Cześć. Temat tego edukastu to powstanie tymczasowego rządu jedności narodowej. Na tych zajęciach opowiem Wam o powstaniu rządu tymczasowego w Polsce. Zastanowimy się, kto wchodził w skład rządu oraz jak na to utworzenie odpowiedział rząd emigracyjny w Londynie. Zastanowimy się również, kto uznał nowy rząd. Na koniec opowiem Wam o rozwiązaniu Rady Jedności Narodowej. Zapraszam. Wyniki spotkania w Moskwie dotyczące utworzenia tymczasowego rządu jedności narodowej opublikowano w tym samym dniu, w którym ogłoszono wyroki w sprawie procesu 16, co było symboliczne dla losów przyszłej Polski. 28 czerwca 1945 roku został ogłoszony komunikat w sprawie utworzenia tymczasowego rządu jedności narodowej. Premierem rządu został Edward Osóbka-Morawski. Wicepremierami Władysław Gomułka i Stanisław Mikołajczyk. Ministrem Obrony Narodowej został generał Michał Rola-Żymierski, natomiast bezpieczeństwem zajął się Stanisław Radkiewicz. Jedyną istotną funkcję z dokooptowanych przedstawicieli rządu na emigracji otrzymał tylko Stanisław Mikołajczyk, który oprócz stanowiska wicepremiera był także ministrem rolnictwa. Jednak bardzo szybko okazało się, że będzie on tylko marionetką w komunistycznym rządzie. 25 czerwca 1945 roku emigracyjny rząd Arciszewskiego zaprotestował przeciw powstaniu TRJN-u, stwierdzając, że jedyną legalną władzą w Polsce pozostaje rząd emigracyjny. Jednak TRJN został uznany przez wszystkie rządy koalicji antyhitlerowskiej, ZSRR, USA, Wielka Brytania i Francja, wycofując jednocześnie uznanie dla rządu emigracyjnego, uznała TRJN. Uznaniu tymczasowego rządu jedności narodowej sprzeciwiała się tylko Stolica Apostolska, a stosunki z rządem emigracyjnym utrzymywały jeszcze Hiszpania, Irlandia, Kuba i Liban. 1 lipca 1945 roku Rada Jedności Narodowej postanowiła się ostatecznie rozwiązać, wydając ostatnią odezwę do narodu, w której stwierdzała, że z chwilą powstania nowego rządu i uznania go przez mocarstwa zachodnie nie jest możliwe funkcjonowanie legalnego rządu w Polsce. Pisano w niej również, że kończy się dla nas możliwość walki konspiracyjnej, powstaje problem jawnej walki stronnictw demokratycznych w Polsce o cele narodu i swe programy. Spróbuj teraz odpowiedzieć na kilka pytań. Kto tworzył nowy rząd oraz kto ten nowy rząd uznał? Odpowiedz również na pytanie, jak na powstanie TRJN odpowiedział emigracyjny rząd Arciszewskiego. Zastanów się również i odpowiedz na pytanie, kto utrzymywał w tym czasie stosunki dyplomatyczne z rządem emigracyjnym. Na koniec zapraszam Cię do rozwiązania testu, który znajduje się poniżej.